Siemanko, witam was w kolejnym odcinku w serii Biednego Gospodarstwa sezonu drugiego. Jak widzicie, znajdujemy się po raz kolejny na moim gospodarstwie. Dzisiaj zajmiemy się siewami kukurydzy oraz wałowaniem. Tu jak widzicie, jest już przygotowana 60 z wałami. Tak te wały w ogóle wyglądają. Oraz 30 tutaj z sadzarką do kukurydzy. Jak widzicie, to tutaj trochę sobie już tych nasion ogólnie zasypałem. Także to widzowie, na samym wstępie fajnie było, żebyście zostawili ogólnie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, kto jeszcze nie ma. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Dobra, teraz musimy sobie ten siernik jeszcze zasypać. Dobra, wsypmy sobie, kurczę. Nie wiem, czy mi w ogóle starczy tych worków, bo jak widzicie, tu jeszcze mi został tylko jeden. Co o tym świadczy, że to może po prostu, może nie wystarczyć niestety. Ale no, mam nadzieję, że starczy, dobra. Sypmy to tutaj i będzie elegancko. Oporowo, widzowie, sypiemy, żeby potem nie latać. Już chyba nawet wszystko, tak? Wszystko, dokładnie, dobra. Tu sobie worek postawmy. Tak widzicie, mam trochę tych palet właśnie jeszcze nawozu tak naprawdę, ale to w kolejnych odcinkach gdzieś tam będziemy się właśnie zajmować nawożeniem. Tu jeszcze wapno jest, ale to wapno to dopiero powiadam o pożniwach, tak? Bo zasypane. To siadamy. Będę tylko zamknął tutaj takie, o właśnie, wszystkie przez takie nakładki. Dobra, możemy odpalać 30, zobaczycie jak ona pali. Znowu będzie można ruszać. Dobra, ten pali za pierwszym. Dobra, podnieśmy sobie ten siewnik, też podnosi, dźwiga go na szczęście. No i lecimy. Oczywiście będziemy sobie tą kukurydzę sadzić, tak? To siać, chyba siać się siej kukurydzę właśnie tutaj za, właśnie za stodołą. W ogóle nie wiem, czy teraz ta 30 nie będzie mnie zagłuszać. Bo ja się ledwo słyszę, jak mówię, ale to dopiero wy. Także czekajcie, może tutaj trochę bym wam przyciszył, właśnie, ale na drze mordek, nie wiem co. Dobra, myślę, że teraz powinno być, widzowie, super. Kukurydza jest, no to opuszczamy. Nie można włączać, siewnik. No i siejemy. Jak widzicie, to pole nie jest jakieś super duże. Początkowo miałem tą kukurydzę siać na takim polu właśnie większym od gospodarstwa, ale stwierdziłem, że jednak tutaj po prostu będzie bliżej potem, żeby, bo to ogólnie kukurydzę będzie, widzę, na kiszonkę, także bliżej będzie właśnie tutaj z odwozem, prawda? Bo tutaj mam, też zastosowałem, mam ten mój silos na kiszonkę, także wiecie, no przyczepa się zapełnik kiszonką, no to się pojedzie prosto do silosu i się szybko wysypie i po prostu kombajnista nie będzie musiał czekać tyle, wiecie o co chodzi, no. Bo tamto pole, gdzie właśnie początkowo chciałem siać tą kukurydzę, no to jest trochę daleko do gospodarstwa właśnie. No i powiem wam, że z tym odwozem to byłoby ciężko, no. Troszkę by na pewno schodziło, wiecie, ja nie mam też właśnie ciągników jakichś szybkich, co prawda. To jest tylko 30 i 60. Także one jak i do jakiejś super prędkości się nie rozpędzają. Ale no, tak to jest na takiej właśnie polskiej wsi. Też właśnie napiszcie w komentarz hashtag kukurydza, a ja przyjmę serduszko. Nie wiem, widzowie, czy nie zagłusza ta 30 mnie jeszcze. Jeszcze trochę przyciszę tutaj w kamerce, dobra. Teraz powinno być chyba elegancko. Tu sobie podnieśmy i się nawróćmy teraz szybko. Nawróćmy do kościoła. Trzeba ich się nawrócić na... Oczywiście sobie żartuję. Trzeba się wykręcić, tak, odwrócić i nie możemy siać dalej. No i tak, to pole oczywiście na kieszonkę będzie, ta kukurydza, tak? Oczywiście dla krów, jeszcze muszę krowy. Nie, no krowy mam, widzowie, już kupiłem krowy, no. No mówi, pokazywałem je już, że mam. Kilka krówek tam jest. No i trzeba będzie im kiszonkę zrobić, żeby miały na zimę co jeść. Znaczy na zimę, no. W ogóle co jeść, prawda? One na razie co tam jedzą, to trawę. I tyle. Tak to właśnie wygląda u mnie. Powiem wam, że ta 30, nie spodziewałem się, że będzie tak tutaj sobie pomykała z tym siewnikiem. A jednak, kurczę, ciśnie jak nie wiem co, widzowie, naprawdę.
Dobra. Czyli tak jak już na wstępie wspomniałem, że w dzisiejszym odcinku trochę sobie posiejemy i trochę sobie powałujemy. Żeby wiadomo tutaj to trochę nawieść tą kukurydzę, żeby potem lepiej rosła, no i będzie luk, zobaczycie jaka dorodna urośnie. No i co tam widzowie u was ogólnie słychać? Ja to nagrywam 17 grudnia, wy to oglądacie 18, także za 2 dni, jak to oglądacie, zdalne widzowie, no. Co prawda tak późno i tak dokładnie na 3 dni, tak? No bo 23 już jest wolne. Szkoda, że tak późno to zdalne w tym roku. Ale no cóż, dobrze, że chociaż tyle go mam. No właśnie, możecie napisać w komentarzu, czy to zdalne się przedłuży, czy wrócimy do szkoły tego 10 stycznia, no. Mi się wydaje, mam taką cichą nadzieję, że to zdalne może się przedłużyć, aczkolwiek trochę wątpię w to, bo to wiecie, ten rząd to jednak jest nieobliczalny, tak powiem, ale zobaczymy, no. Mam nadzieję, że oczywiście zdalne będzie, bo powiem wam widzowie, że jakby się zdalne przedłużyło, nawet o ten tydzień, to ja bym miał już totalny luz, bo od 17 stycznia widzowie idę na praktyki miesięczne, także wakacje praktycznie, no. I wracam dopiero po feriach do szkoły, bo ja mam ferię chyba od 14 właśnie lutego, także do końca lutego ferie, no i dopiero w marcu wracam do szkoły, także ja mam po prostu widzowie, no, praktycznie wakacje, no, w styczniu i lutym, tak? Nie, no super, no, że to się akurat tak układa, bo trochę człowiek będzie miał tego odpoczynku od szkoły, potem wróci od taki wypoczęty, z odświeżoną głową. I ogólnie w tym czasie, jak będę miał właśnie to wolne, będę chciał trochę więcej streamować. Myślę, że się uda. Będzie na to czas, bo też będę robił inne rzeczy ogólnie, o których wam na razie nie chcę mówić. Ale to się wszystkiego w odpowiednim czasie i porze dowiecie oczywiście. Ale to jeszcze. Dobra. Co tu wam mogę jeszcze ciekawego powiedzieć na ten temat? No tak, streamu będę starał się wtedy więcej robić. Odcinki raczej chyba pozostaną tak jak są, czyli raz w tygodniu, albo ewidentnie dwa razy w tygodniu. No i jeszcze to zobaczę. Wszystko zależy od mojego czasu. Jak to wtedy będzie u mnie wyglądało z czasem. Zobaczymy. No jak widzicie w ogóle, gada sobie tutaj tak z wami, a to już praktycznie połowa pola obsiana, no. Elegancko. Jeszcze myślę, że troszkę tutaj podziałamy z tym sianiem i potem pojedziemy. Oczywiście przejdę na pierwsze po 60. Będziemy tutaj wałować to pole oczywiście. Także myślę, że taki odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, to zostawcie już teraz łapkę w górę. I subskrypcję dodatkowo również. Oraz widzowie, proszę was, piszcie komentarze. Piszcie komentarze i zostawiajcie łapki w górę. Bo to naprawdę pozycjonuje każdy film. Bo bez tego to po prostu algorytm, no, nie zauważy kanału, filmu. No i po prostu taki film po prostu jest oddany na czarną listę. Także myślę, że wiecie co robić. I myślę, że mnie posłuchacie, bo naprawdę no zależy mi na tym, żeby te filmy jakoś, jakiś taki odzew miały, wiecie? Tak nagrywać po prostu dla, nie wiem, no, dla 2 osób, 3 osób, to tak średnio. Chciałbym, żeby tą serię wyglądało naprawdę tak chociaż z 30 osób, albo chociażby, nie, 20 może. Co prawda powinno więcej osób oglądać, ale nawet jakby oglądało to 25, ale każdy, to byłoby super. Dobra, wiecie co, ja się tutaj tak z wami zagadałem. A tu zrobimy jeszcze myślę jeden przejazd i pójdę sobie po 60 i trochę będziemy też wałować to pole, żebyście zobaczyli też to wałowanie jak wygląda. Dobra. Odwracamy się. Tu jeszcze sobie trochę posieję.
i tam gdzieś przy końcu już skończymy. A sobie oczywiście dokończę to wszystko poza odcinkiem. Dobra. Po przecinaku sobie wszystko też podosiewam, żeby było dokładnie zrobione, prawda? Dobra. I co tutaj więcej, no? Jak widzicie, tutaj w ogóle mam wiosnę jeszcze, no. Wiosna jeszcze jest. Jest elegancko, no. Niedługo żniwa, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, że nie mogę się z nim doczekać. I tak to jest, no. Bo żniwa to jest fajny okres w roku, no. Dobra. Możemy sobie siewnik wyłączyć. 30 sobie zgaśmy, niech sobie trochę odpocznie. I co, widzowie, no. Jak widzicie, no tutaj jeszcze dwa przejazdy chyba, albo trzy. I pole będzie obsiane, ale co? Teraz sobie polecimy po 60, no i będziemy wołować. Także pozwólcie sobie trochę przebiegę tutaj. Dobra. I właśnie tu już nasza 60. Sobie powołujemy teraz troszkę. Dobra, siadamy. Odpalmy ją. Pięknie pali za pierwszym od strzała. Podnosimy wały nasze. Jak widzicie, 60 sobie daje radę na spokojnie, nie podnosi ją, co ważne. Bo te wały jakby nie patrzeć. O, co? O, co zahaczyłem? O mur, kurde, żeby jeszcze nie rozwalić. Bo te wały to jednak powiem wam, widzowie, że takie masywne. Tylko czy ja się tu w ogóle zmieszczę z tymi wałami? Ojojoj, przejdzie? Powinny przejść, tak mi się wydaje. Przejdą? Dobra, przejdą. Elegancko, już myślałem, że będzie problem. Dobra. No i co? Teraz będziemy sobie to wołować. Myślę, że tak samo jak siałem, tak samo będę tutaj jeździł. O, co to ją tak... Coś ją tak... podniosę delikatnie jakby. Dobra, trzeba tu wirusowi coś włączać ogólnie, czy coś? Jak to wygląda? Nie wiem, może ruszmy trochę, zobaczymy, co to będzie robić. Dobra. Coś się dzieje? Co się tak kurzy, widzicie to? Dobra. Wiesz, trzeba to... To w ogóle coś robi? Ta, dobra. Widzę, że już robi, no to sobie tylko cofnę, żeby tutaj od początku zacząć. No i będziemy działać. Także co, widzę, przypominam właśnie wam o zostawieniu łapki w górę. Zachęcam was do tego, żebyście to robili zawsze. No i komentarze też, piszcie chociaż ten hashtag. Hashtag kukurydza. A ja wam też przypnę serduszko, pamiętajcie o tym. Możecie również ten film ogólnie udostępnić właśnie, żeby więcej osób zobaczyło mój kanał, moje filmy. Bo to też dużo dla mnie znaczy. Jak widzicie, w ogóle te wały dają nawożenie. Także fajnie. Od razu kukurydza będzie nawieziona. Ale trochę widzę, że jak tak ruszam bardzo gdzieś pod górkę, albo gdzieś tak kręcę, to nawracając gdzieś on tak trochę podnosi tą 60. No wiecie, to też ile ten ciągnik waży. Tam mi ktoś ogólnie pisał w komentarzu, że 60 to waży chyba od 1,5 tony chyba do 2 ton. To jak dobrze pamiętam, bo też było trochę czasu temu. Chyba właśnie od 1,5 tony do 2 ton waży 60. No. No, to nie jest jakoś dużo, ale no... Trochę to jest. Trochę, widzicie, trochę ją tak podrywa właśnie, troszkę ją tak podrywa coś. Dobra. Trzeba po prostu wolno jechać, ostrożnie, żeby tutaj jeszcze nie narobić problemów. No i co tam, widzowie, ogólnie tu jeszcze. Odcinka chyba z siebie wam już nie będę robił kolejnego. No bo... szczerze to po co, no tak naprawdę, no. Teraz jakieś zrobimy jeszcze może opryski czy coś, jakieś nawozy właśnie, jak wam zapowiadałem. Może to się przyjmie, może nie. Myślę, że to będzie też fajna akcja, zobaczycie, jak to tam też wygląda. Wszystko.
No i co, potem będziemy wyczekiwać na żniwa. Może się właśnie pojawią jakieś takie odcinki. Takie po prostu rozrywkowe, żebyście też zobaczyli to moje życie tutaj na wsi. Z innej perspektywy troszkę. Inaczej. No nie wiem. Coś tam pomyślimy, no ogólnie. Zobaczymy, jak to będzie. Także fajnie by było, żebyście mieli subskrypcję z dzwoneczkiem. To jest właśnie idealny moment, żebyście ten kanał zasubskrybowali. I widzę, że chyba dochodzi blisko 20 minut odcinka. Także jeszcze trochę tutaj sobie pobałujemy i będziemy kończyć. I myślę, że taki odcinek wam się spodoba. Dobra. Właśnie takie odcinki chciałbym do 20 minut robić, żeby też na tych odcinkach troszkę się działo. A nie ciągle na przykład, że jest jedna akcja albo... No głównie to jedna była zawsze u mnie na odcinkach i chciałbym też raz trochę to zmienić, żeby minimum jakieś były dwie akcje, żeby wiadomo, coś się działo w tym tytule też nawet. I na miniaturce, prawda? Wtedy jest zawsze trochę ciekawiej. Jednak tak jest jedna akcja, to wiecie, no. Coś pokazuje non-stop to samo, co przejazd jest to samo i też się wam troszkę nie dziwię, że może wy tego nie chcecie za bardzo oglądać. No i dobra, jeszcze myślę, że tutaj sobie ten przejazd zrobimy i będziemy kończyć, wiecie, bo pokazałem jak to wszystko to wygląda. Wiecie co i jak. Ja sobie to wszystko dokończę poza odcinkiem. Dobra. Gaz, podłogę i ogień. Pod stodołę. No i gituwa, będzie pole ogarnięte. Robota zrobiona. I to jest właśnie polska wieś. Też tam widziałem, że pisaliście w ogóle kiedy na jakiś nowy ciągnik, tak? Czy żebym kupił ciągnik? Ja wam powiem widzowie, że po żniwek będę coś myślał. Ale to dopiero za kilka miesięcy. Także co widzowie, jeśli wam się taki odcinek spodobał, to strzelcie łapkę w górę dla 30 i dla 60. A ja się teraz z wami żegnam. Do kolejnych odcinków. Na razie, trzymajcie się. No i cześć.